dobiegliśmy już prawie do końca. Ale na koniec jeszcze nasza niespodzianka, nasz rodzynek zwierzyniecki, tutejszy. Tak? Bo tylko tyle nam już zostało, słuchajcie. 20. jubileuszowy roztoczański przegląd orkiestr dętych imienia Jana Sochy, organizowany przez Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu, zakończy Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Zwierzyńca. Witamy ich serdecznie. Wielkie brawa, kochani. Orkiestra powstała tak naprawdę z inicjatywy jej założyciela, kapelmistrza Jana Sochy w 2004 roku i działała przy Zwierzynieckim Ośrodku Kultury i Rekreacji. Występowali, wyjeżdżali również do Słowacji, na Węgry, Białoruś, Belgia. Byli, bardzo ważne, byli na Jasnej Górze, gdzie wystąpili z koncertem podczas apelu jasnogórskiego. W obecnym tutaj składzie gra młodzież ze Zwierzyńca, nie tylko młodzież, bo i dorośli. I parę słów o obecnym składzie i o tym, jak się prezentuje ta orkiestra, powie pan Piotr. Obecnie, ja jeszcze chciałbym dodać może tutaj do występów do tego składu orkiestry, że występowali również oprócz Częstochowy, byli też na Święcie Chleba w Warszawie, grali tam wielokrotnie, a także na urodzinach Jana Pawła II w Wadowicach, tak, na obchodach urodzin. To jedna z poprzednich orkiestr, również wspomnieliśmy, że brała udział w tym wydarzeniu. No tak, a ta orkiestra już działa od roku 2017, tak? Kapelmistrzem mamy tutaj, wszyscy znają ze Zwierzyńca, ale inni niekoniecznie, więc przedstawiamy pan Mariusz Czochra. Brawo! Orkiestra zrzesza młodzież i starsze pokolenia, uczniów szkół muzycznych i doświadczonych muzyków, nie tylko z gminy Zwierzyniec, ale też z gmin sąsiednich, z Tereszpola, Szczebrzeszyna i Radecznicy. Występuje podczas uroczystości gminnych i kościelnych, uczestniczy w przeglądach powiatowych. Prezentują się świetnie, jak zawsze. Znakomicie, pięknie, pięknie, koszulki macie piękne, super znaki. I co wy dzisiaj śpiewacie, gracie, przepraszam. Aha, czyli film, Janosik. Muzyka. Jakaś suita z filmu będzie, czy po prostu temat, no zobaczymy. Temat filmowy, przypomnę, którego kompozytorem był Jerzy Duduś Matuszkiewicz, twórca również wielu innych przebojów do muzyki filmowej. Wspomniany 40-latek na przykład, Kolumbowie i inne. Jako kolejny utwór usłyszymy YMCA. Wszyscy znają, myślę, i będą się ruszać w jego rytm. I... A może zatańczycie? I co? I na koniec. I na koniec. No właśnie. To chyba młodym się będzie bardzo podobało z repertuaru zespołu Enej, Skrzydlate Ręce. No to co? Młodzieżowa orkiestra Dęta ze Zwierzyńca, kapelmistrz Mariusz Czochra. Jedziemy! Thank you.
Thank you.